co oni nagrywać? Ceramik. Nie tykaj. Czekajcie, zróbmy to szybko. Niech no ja się ponapawam, bo za pół godziny w radiu jestem, kurwa. Jest fajny wieczór. Dawaj człowieku, bo to fajne było. Nie, myślę. Czekaj, bo ja patrzę na tą czarną kreskę. To jest multi-efekt, ja wiesz, wiem, ja dzieci. Lubię zoomy, chociaż ostatnio swojego sprzedałem. To jest pierwszy, jaki dostałam w ogóle w prezencie od prezentu, żebym się bawiła dźwiękami. No. Generalnie czekaj. Gdzie zoom? To jest moja najlepsza inwestycja jako pedal efekt. Kręciłaś chyba za dużo, nie? Bo to jest dużo takich fabrycznych brzmień. Wiesz co, nie kręciłam, bo... Jest chyba wyjechany ten. Jest wyjechany pedałek. Kupiłam sobie Voxa Compact, wiesz, z 99 efektami. To wzięłam po prostu dzisiaj na potrzeby, żeby wiesz, jedno brzmienie mieć i to. Piotrek, tak? Zapraszamy na część drugą wywiadu. Nie wiem, co mógłbym powiedzieć. Kurna, umówię. Przemagluj go. Mogę? Nie uwierzysz. Dajesz. Mogę? Mogę. Part 2. Czemu? Ja to tak... Chyba jedziemy ze swimmingiem. Przyszedł pokaż, jest to prawdziwy, już się jaram. Check, mic, check. Yo, motherfuckers. Part 2. Już tak. Używasz wajchy? Więc właśnie, byłby fajny. Nie wiesz co, TC Electronics już nie lubię, bo w ogóle mają fajne sprzęt. Gitara jak ma wajchę, to tu powinna mieć blokady. Odkręciłam ją dzisiaj. Czy jesteśmy już live? Yeah. Jesus Christ! Good evening! Część druga. Przedstawiamy Piotra. Powiedz mi, jakie dźwięki generujesz? Patrząc po tobie, could be blues, could be hard rock. No patrz, rozbryzła, nie? Tak na dobrą sprawę to I don't care. I don't fucking care. No. Generuje, bang! Super! Chcesz jakieś dźwięki popełnić nam dzisiaj? Nie wiem, jestem przelotem. Tak? Jesteś przelotem, zarąbiście. Jeden intro strzał, czyli mamy odsłonę 33 minutes part 2. Nie jest to jeszcze odcinek drugi do końca, jest to nawet kontynuacja pierwszego. Już się zamykam, bo gra muzyka. Thank you.
Dzięki, dzięki. Co to? Nie wiem. Zabawa? Tak. Alright, cool. No właśnie, co możemy wydobyć od ciebie z informacji takich muzycznych? Czemu złapałeś za kawałek drewna w pierwszej kolejności? To nie była pierwsza kolejność. Okej, czyli grałeś zanim chwyciłeś gitarę. Air guitar, tak? Nie. Bardzo przyziemne sprawy. Koledze zazdrościłem świętej pamięci przyjacielowi. O, 16 lat mieliśmy? Nie, mniej nawet troszeczkę. Wiesz, dziewczyny, ognisko, te sprawy, no, nie? No. Kurde, i zawsze przy nim się działy. No bo perkusiści mają za dużo stafu, zanim się rozłożą, to... Ale teraz mają fajne, te takie tekturowe pudełeczki, na których grają. I tak i nie. Okej, okay, no to dziękujemy koledze, na pewno gra z Hendrixem u góry tam, nie? Nie, bo to jest właśnie taka jedna z tych rzeczy. Ci z was, którzy oglądali live przed chwilą, opowiadałam trochę o historii rocka i o pierwszej inspiracji, dlaczego ja złapałam na przykład za gitarę. I to jest taka sytuacja, która zmienia życie trochę. Tak dla mnie przynajmniej. Zaczynając grać po 30. Auć. Kto jest takim, oprócz kolegi właśnie, inspiratorem? Jak grałeś bluesa, to leciały dziewczyny bardziej, czy bardziej rocka? Na co się łapały wtedy, w tamtych czasach? Potem już nie grałem dla dziewczyn, bo złapałem bakcyla. Prawdziwe muzykowanie się zaczęło, tak? Tak, a wychowałem się na Roxette'ach. Roxette! Nie. Wiem, to była podpucha dla publiczności. Roxette, okej. Okay. Klasyk. Tak, grupa popowa, w której w końcówce lat 90. i parę lat później grał taki jeden gitarzysta, który się nazywał Jonas Isaacson. No. I on właśnie ma taką fajną gitarę, pięknie gra i co tu dużo gadać. W zasadzie spowodował, że z takiego pudła przesiadłem się na elektrykę właśnie. That's cool. Pan może być dumny, nie? To jest właśnie coś takiego jak Guitar Hero właśnie, dzięki którym zasuwamy, nie? I chcemy być lepsi. Rozwijać się po prostu, bo jest cel, żeby chociaż w połowie, nie? Tak zasuwać jak panowie tam. Po prostu spodobało mi się jak grał. Okej. Okay. Po prostu spodobało mi się jak grał. I tyle. Chcesz coś zagrać jako? W jego stylu? Ciekawe czy poznasz. To w zasadzie to jest partia klawiszy, ale... No jasne, znamy i lubimy, proszę państwa, tak? Po raz kolejny, kolega pewnie wie, kolega Piotr, obchodzimy urodziny Alice Cooper, 70 plus 1. Słyszałem. Okej. Okay. Nazwisko. Nazwisko. Tak. A mówi ci coś tego typu riffik? Something like that.
ty coś zapodać, ja nie jestem gitarzystką. Bo... Jak niektórzy już wiedzą. Ciszę, bo też. Proszę. To się nazywa... Kłamca! Czy wiesz, bo to... Jak patrzeć po profesji wykonywanej, powiedzmy, wiesz, tam ładnie na rynkowo i tak dalej, to ja nie jestem gitarzystką. Tak sobie dam. Teraz jesteś. No dobrze. Tak jest. Z prostego i co znam. Wiesz co, problem ze mną to jest taki, że ja mało kawałków znam, tak naprawdę. Nie luźno, jak to ja wystarczy, się po prostu bawię. Trzy kordy, tak żebym złapała repetę. Thank you.
Zdanie się udało. Goddammit, proszę nastroić gitarę. Poproszę klipon. No, to taki to mój riffik kiedyś złożyła mi. Dodałeś resztę, dziękuję. That's cool. Przerwa techniczna. Czekaj, idę z klasyką. Jak to było? Ja nie pamiętam, tylko te pierwsze dźwięki. Też bardzo znane, tylko... Tak, na przykład nie? To. No, kto to był? Adam. Rock meets classic, nie? Tak jest, tylko że jest motorek, nie? Klasyka bajek. Jest masę wymiataczy, którzy mają kłopot z tymi melodyjkami typu